enklawa zieleni, spokoju i piękna. Wioska dziecięca imienia doktora Janusza Korczaka w Rajsku koło Oświęcimia prezentuje się faktycznie jako oaza dziecięcego szczęścia. 14 sierpnia 2014 roku prowadzona przez Fundację Bliżej Człowieka obchodziła uroczyście 20-lecie swojego istnienia. Ta placówka to prawdziwe dzieło życia jej inicjatora, fundatora i organizatora Janusza Marszałka. To on wraz z żoną Martą i mamą Haliną na początku lat 90. potrafił zainicjować pionierskie wówczas przedsięwzięcie, budując zespół rodzinnych domów, w których doświadczone przez los dzieci, szczególnie rodzeństwa, znalazły ciepło, opiekę i miłość w rodzinach zastępczych. Przygotowania do tej uroczystej chwili trwały wiele tygodni, ale jeszcze na kilka godzin przed rozpoczęciem świętowania trwały ostatnie gorączkowe prace. Na pełnych obrotach pracowała kuchnia polowa niemieckich przyjaciół, policjantów z niemieckiego miasta Halberstadt. Trwały także ostatnie prace przy dekoracjach. Nic dziwnego, lada chwila mieli zjawić się liczni, ważni goście, przyjaciele i sojusznicy rajskiej wioski. Bez nich nie byłaby ona w stanie przetrwać przez dwie dekady i skutecznie zajmować się całodobową opieką i wychowaniem łącznie ponad 70 dzieci, które z różnych przyczyn społecznych i życiowych nie mogły pozostać w swoich naturalnych rodzinach. W ciągu ubiegłych dwóch dekad usamodzielniło się tu już 37 wychowanków. Zdobyli oni stosowne wykształcenie i zawody, a zdecydowana większość dobrze ułożyła sobie własne życie. Część oficjalna jubileuszu tego wielkiego święta radości była czasem podsumowań i podziękowań. Wśród wielu przybyłych gości z Polski i Niemiec szczególnymi byli życzliwie patronujący wiosce od jej zarania pierwszy ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, biskup senior Tadeusz Rakoczy oraz szef zarządu niemieckiej maltańskiej służby pomocy, książę Karl zu Levenstein wraz z małżonką Marią Asuntą i licznym gronem maltańskich współpracowników z Niemiec i Polski. Nie zabrakło też niemieckich Lionów i Rotarian, przedstawicieli diecezji magdeburskiej, bamberskiej, regensburskiej i freiburskiej oraz zaprzyjaźnionych policjantów wspierających nie tylko polskie, ale i ukraińskie dzieci. To zresztą dzięki inicjatywie policjantów z Halberstadt jedną z większych atrakcji stały się niekończące się przejażdżki dzieci zabytkowymi motocyklami. Uruchomiona specjalnie na czas festynu, pracownia malarska przyozdabiała świątecznymi barwami buzie wszystkich odważnych chętnych. Dzieci mogły spożytkować też część swojej energii, zdobywając nadmuchiwany zamek albo w trakcie popisów solowych na stale otwartej batucie. Specjalnym powodzeniem wśród zaproszonych gości cieszył się bufet zorganizowany przez policjantów z Halberstadt. Serwowano tam pyszną grochówkę, kiełbaski i placki ziemniaczane próbował także książę Karl, który z radością zasiadał na polowych ławach w gronie polskich i niemieckich przyjaciół oraz współpracowników rajskiej wioski. Główne uroczystości rozpoczęły się po południu na specjalnie przygotowanej scenie, na której wystąpili w krótkim programie artystycznym także podopieczni rajskiej wioski. Była to też okazja do przypomnienia 20-letniej historii tego niezwykłego miejsca. Z tej okazji inicjator wioski, Janusz Marszałek, nie zapomniał o swoich najstarszych i najwierniejszych sojusznikach i współpracownikach. Słoneczne bukiety kwiatów otrzymali m.in. mama pana Janusza, 91-letnia Halina Marszałek, małżonka Marta, pierwsze mamy opiekunki Stanisława Rawska, Joanna Marko, Danuta Kudaciak i Ewa Różeńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Kos, a także wierni od lat przyjaciele i sojusznicy z Polski i Niemiec, jakich rajska wioska zawsze miała we władzach samorządowych powiatu i gminy, parafii, w rajskim sołectwie Ochotniczej Straży Pożarnej, kole gospodyń wiejskich, chórze byłych wychowanków salezjańskich Auxilium, rodzinie Kolpinga, stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych Razem, samorządne Oświęcim, Polska Unia Seniorów i wielu, wielu osób i organizacji. Goście rajskiej wioski nie przybyli na uroczystości z pustymi rękami. Wśród licznych prezentów i darów znalazły się wielkie i małe, ale zawsze potrzebne i praktyczne. Okazały czek podzielić trzeba było na dwie ozdobne części. Pierwszą na 66 eurocentów oraz główną opiewającą na 6666 euro.
Maltańczycy przekazali również ambulans przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych oraz, dający szansę na ratowanie życia, defibrylator. Pozostali goście nie szczędzili jubilatom słodyczy, miodu, zabawek, a nawet, tak na co dzień niezbędnych, proszków do prania. Na prośbę gospodarzy obecny wśród gości ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił przekazany wiosce pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych oraz karetkę pogotowia ratunkowego, którą policjanci z Halberstadt we współpracy z Polskim Zakonem Maltańskim przekazali do szpitala w ukraińskim mieście Sambor wraz z nowoczesnym wózkiem inwalidzkim przeznaczonym dla młodego mężczyzny ofiary akcji na kijowskim Majdanie, który stracił obie nogi. Biskup Rakoczy poświęcił również nowe, niepubliczne przedszkole integracyjne Gniazdko, otwarte na terenie rajskiej wioski. Powstało ono przy wydatnej pomocy finansowej niemieckich katolików za pośrednictwem organizacji Renovabis oraz Kindermissionswerk z Aachen. Zwiedzający je goście byli zgodni, że w takim miejscu warto by znów stać się dzieckiem. Świętowanie 20. urodzin wioski dziecięcej trwało jeszcze wiele godzin. Na scenie pojawił się m.in. znakomity chór gospel God's Prosperity z Tychów. Swoje umiejętności prezentowała także oświęcimska formacja taneczna ze szkoły tańca Prestiż. Jak zwykle sporym zainteresowaniem cieszył się też pokaz capoeiry, sztuki łączącej ze sobą południowoamerykańskie elementy walki i tańca. Capoeira od lat jest specjalnością i prawdziwą wizytówką nie tylko podopiecznych, ale i jednej z mam opiekunek w rajskiej wiosce, pani Ani Niemas. Gdy pod wieczór z ciągle zachmurzonego nieba nie spadła ani kropla deszczu, a słońce skryło się za horyzontem, wszyscy ruszyli na plenerową dyskotekę, której prawdziwym hitem był oświęcimski zespół Krzywa Alternatywa. Tańcząc i bawiąc się do późnych godzin wieczornych, wszyscy uczestnicy jubileuszu, gospodarze i goście życzyli sobie jednego, by rajska wioska przetrwała kolejne co najmniej 20 lat.